Iwona Zajączkowska, program Vanilla Disco. Dziś gościmy w klubie rozrywki Krąg, Gala Białoruska. Za chwilę ta sala się zapełni, za chwilę zespoły na parkiecie. Dlaczego akurat muzyka białoruska? Ale dobre pytanie, chyba ze względu na region. Sprzedaje się ta muzyka w tym regionie? Zdecydowanie tak. Tak, zdecydowanie tak. A czego słuchacie na co dzień? Jakiej muzyki? Pop? Różnych. Rock? Nawet chyba heavy metal czasami? No, czasami. Karolina, a jak się pracuje z mężem? Ciekawie. Nie, ciekawie, bardzo ciekawie. Jest to przywilej, a zarazem... No nie powiem, na co dzień jesteśmy razem i pracujemy razem, także czasami mamy siebie dość, jak każde małżeństwo. No. Czy poza muzyką macie jeszcze jakieś hobby? Hobby, zdecydowanie muzyka, zdecydowanie sport, sporty wodne. Sporty wodne to sporty są... wodne, narty wodne, koło, windsurfing. Dokładnie. Zdecydowanie to. Już nie pierwszy raz występujecie tutaj w klubie rozrywki Krąg, prawda? Nie tylko na takich galach, jak publika kręgowska. Kręgowska świetnie, ogólnie publiczność wszystkich lokali telewizji i radia i art genialna. Przed chwilą ze sceny właśnie zszedł zespół Respekt. Jak wrażenia, jak publika? No, wrażenia są rewelacyjne. Gości tłum dopisał. No, bawimy się fajnie. Myślę, że goście też się fajnie bawią. No, mam nadzieję, że nie zagraliśmy tu dzisiaj ostatni raz, nie? Tak jak w tamtym roku było, tak gramy w tym roku dla was tutaj w Kręgu. Słuchajcie, ile lat na rynku gracie? Oj, to by trzeba było... Długa historia. No ja już jestem ponad 20 lat na rynku. Wcześniej zaczynałem jako zespół weselny, taki typowy weselny. No teraz staramy się dorównać takim, że tak powiem, gwiazdom, nie? Które występują u nas na rynku tutaj właśnie. W Kręgu na przykład, w innych klubach, które miałem w stoku. No staramy się doganiać. I staramy się robić nowe repertuary cały czas. Także no, zapraszamy wszystkich na nasze koncerty, na nasze nowe utwory, które gramy. I można ich posłuchać w internecie, a także w Radiu Jar. Trwa Gala Białoruska. Powiedzcie mi, dlaczego akurat muzyka białoruska? Dlaczego akurat taką muzykę chcecie wykonywać? To znaczy w tym repertuarze to na pewno ja się bardzo dobrze czuję. To są tak jakby moje klimaty. Nie wiem, jakoś podpasowała mi bardzo ta muzyka. Ona jest bardzo skoczna, rytmiczna i to jest mój żywioł, że tak powiem. A czy ktoś zaszczepił w tobie tą muzykę? No nie wiem, być może to jest już w genach, że tak się wyrażę, bo samo z siebie na pewno to się nie wzięło. Czyli muzyka to jest wasze życie? Tak, tylko wyłącznie muzyka, wszędzie muzyka, w domu muzyka, poza domem też i na okrągło. Próbujemy odpocząć parę minut, ale dzieci nam nie dają, bo oczywiście zaraz pokazują albo mówią, żeby włączyć im coś tam i... Nasz repertuar dzieci znają na pamięć. Dziękuję bardzo, my wracamy na salę. Wioseczka Maja, Maja czarownica, ty Maja lubow, Maja bałownica. Wioseczka Maja, ty Maja staronka, piska plecia wie, pieca dzwonka. Wioseczka Maja, Maja czarownica, ty Maja lubow, Maja bałownica. Wioseczka Maja, ty Maja staronka, wioseczka Maja.
przypominam, Gala Białoruska, jest z nami zespół Avanti. Grzegorz, jak przed koncertem, jak nastroje? Bardzo dobre nastroje. Szczerze mówiąc, co dawno tutaj u was nie byliśmy, także no zobaczymy. No, pomału ludzi się coraz więcej zbiera, także czekamy, czekamy. Gdzieś występ będzie koło godziny 22:30, także zapraszamy. A jeszcze tak zacznę, skąd pomysł w ogóle na zespół? Ogólnie na zespół Avanti. Oj, długa bajka. Kupę lat temu pojechałem z moimi kolegami, trochę starszymi, na imprezę właśnie, zabawę taką taneczną. No i tam załapałem tak zwanego bakcyla, no i poszło dalej, do przodu. A czy poza muzyką masz jakieś hobby, może jakieś ciekawe hobby? To znaczy tak, na pewno poza muzyką pracuję jeszcze w tygodniu. Ryby, rybki, to są moje hobby. Hodujesz czy łowisz? I hoduję, i łapię, i łowię. A powiedz mi, Grzesiu, czym dla ciebie jest muzyka? To znaczy, lubię jej słuchać. Zajeżdżam do domu po każdej imprezie, siadam, jem kolację albo śniadanie, zależy jak, o której godzinie wracam do domu, i zawsze włączam, i zawsze bliscy się pytają, a nie masz tego już dość? I tak dalej, a ja dalej sobie włączam, słucham, także. A co nowego właśnie u zespołu Avanti? Co nowego? No wracamy do rzeczywistości. Nie wiem, czy może niektórzy nie wiedzą, ale mieliśmy wypadek samochodowy. Wracamy do grania, także no już robi się dobrze. Także już niedługo w pełnym składzie. No czy w pełnym, to znaczy jeżeli chodzi o Roberta, tak? Na razie Robert się kuruje, także pozdrawiamy. No, mamy kolejnego kolegę, który dołączył do nas, do zespołu, do naszego. No, zaczynamy grać. No. Witam serdecznie. Przed nami zespół Tip Top. Pierwszy raz tutaj w kręgu w Białymstoku. Tomku, jak wrażenia, jak publika? Publika fajna, wrażenia też fajne. Zobaczymy, jak będzie później, jak będzie przez całą noc. Ale na razie jest fajnie, wszystko w porządku. Jakaś płyta na koncie? Jest jeden numer premierowy, Dziewczyna z moich snów. Jak na razie staramy się, być może w tym roku wyjdzie już cała płyta. A klip? Klipu jeszcze nie ma. Czyli czekamy na klip. Powiedzcie mi, czym dla was jest muzyka? Muzyka jest dla nas życiem, no. To jest nasze hobby, nasza pasja, więc tym się praktycznie zajmujemy. A poza muzyką co robicie? No, tak jak pewnie każdy, pracujemy. Mam swoją firmę, więc pracuję w swojej firmie. Dalej się uczę. Jeszcze tak, się uczę. Czyli ta młodsza część zespołu, tak? A gdzie się uczysz? Za ulicą, w Mechaniaku. Czyli blisko. Tak. Sąsiadujesz z kręgiem. Gracie muzykę taneczną? Tak, gramy przede wszystkim muzykę taneczną, disco polo, dance, naszą polską muzykę. Czy ta muzyka ma przyszłość? Czy muzyka właśnie disco polo ma przyszłość? Ja myślę, że muzyka disco polo ma przyszłość. Mówili, że to zanika. Niestety nieprawda. Jest to cały czas na topie. Ludzie się przy tym dobrze bawią. Jest to muzyka łatwa, przyjemna, miło wpadająca w ucho. No. Gościmy dzisiaj na Gali Białoruskiej zespół Kalinka z Załóg. Dziewczyny, przedstawcie się. Agnieszka. Sylwio. Kasia. Justyna. Ania. Paula. Bogusia. I rodzynek. Wiktor. Skąd pomysł na taką muzykę? Kto was zaszczepił taką chęć do takiej muzyki? To znaczy kiedyś, jeszcze jak byłyśmy bardzo młode, wszystkie byłyśmy w szkole podstawowej, nasze babcie tak naprawdę stworzyły zespół Kalina i tak zaciągnęły nas ze sobą, no że prawda, trzeba szerzyć kulturę białoruską, a pochodzimy z takich terenów, że język białoruski coraz bardziej staje się modny, więc tak utrzymałyśmy się, śpiewamy już od 10 lat i na razie jesteśmy zadowolone ze swojego śpiewu i z rezultatów. Od początku swojej działalności powoli rozwijamy się i troszeczkę zmieniłyśmy też formy występów. Kiedyś śpiewałyśmy tylko do akordeonu, a teraz zaczęłyśmy też śpiewać do aranżacji muzycznych. Zaczęłyśmy też troszeczkę wymyślać układy i może dlatego też stałyśmy się jeszcze fajniejsze i dlatego może teraz zaprosili nas tutaj. Widziałam przed chwilą wasz występ, fascynujący. Powiedzcie, jak wy odbieracie tą publikę kręgowską? To znaczy bardzo fajnie, bardzo miło było, prawda? Mimo, że jeszcze troszeczkę skromna jest ta publika, ale myślę, że się podobałyśmy. Nam się jak najbardziej bardzo podobało. Zostałyśmy przyjęte ciepło i myślę, że wrócimy tu jeszcze. Powiedzcie mi, czym poza muzyką jeszcze się zajmujecie?
ogólnie każda z nas studiuje i część pracuje, część się uczy. Ogólnie dużo też czasu poświęcamy właśnie zespołowi, ponieważ to wymaga naprawdę determinacji. Wiadomo, każdy z nas ma swoje życie prywatne i ciężko jest zorganizować się w tygodniu, żeby spotkać się na próbę. Teraz aktualnie przygotowujemy się do przeglądu piosenki białoruskiej, więc też wkładamy w to jak najwięcej starań. A poza tym, tak jak mówiłam, uczymy się i pracujemy. 10 lat na rynku to nie mały czas pracy, prawda? Powiedzcie mi, czy jakaś płyta już jest? Staramy się. Co prawda jest ciężko, prawda, ponieważ szukamy sponsorów, wiadomo, potrzebne są na to pieniążki i to nie małe, ale powoli nagrywamy. Już jeden utwór właśnie, jak słuchacze Radia Yard mogą posłuchać właśnie w radiu, już jest tam drugi utwór już prawie gotowy, no a nad resztą jeszcze pracujemy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się nagrać tą płytę, żeby nasi słuchacze mogli też posłuchać nas w domu, nie tylko na koncertach. A już niedługo słyszałam też, że strona internetowa będzie gotowa, tak? To nad tym też pracujemy, wiadomo, potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu. Dziękuję bardzo za wywiad, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy tutaj w kręgu. Dziękujemy bardzo. Ja na ręce płacę, myla.